Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy z dzisiejszego spotkania wokół książki Czarna Matka Ziemia. Boksusa ta bez anonca, czemu na Ziemię? Mamy dzisiaj wyjątkową okazję gościć autora tej pracy, pana Krystiana Nowaka. Który już od kilku dni podróżuje po Polsce. Rozmawiając o nie tylko o książce, ale także o tematach, które ta książka porusza gdzieś na głębszym poziomie tej opowieści. Powiem kilka słów o autorze, który urodził się w 79 roku. Na co dzień jest także naukowcem. Lingwistą, pracującym na Uniwersytecie w Zagrzebie. Autorem trzech powieści, jak dotąd, wielokrotnie nagradzanych, tłumaczonych na wiele języków i cieszących się popularnością nie tylko na miejscu w Chorwacji. Choć książka, czy powieść, do której my się dzisiaj będziemy odnosić, która jest drugą środkową powieścią w tej twórczości. Druga to. Była prezentowana, czyli jest prezentowana już od 2016 roku na scenach teatru w Zagrzebie. Od 2016 roku i ma tutaj swój kazaliczny oblicz. A Gdańsk, miasto, w którym dzisiaj się znajdujemy. I do którego, jak się dowiedziałem, autor ma szczególną słabość. I Gdańsk. Miał okazję gościć niedawno teatr z Zagrzebia, który prezentował właśnie spektakl oparty na tej powieści. Od przyjaciół, którzy mieli okazję na nim być, słyszałem bardzo wiele zupełnie niezwykłych relacji. Различних и вело занимавих релација извеќе. Вијам, што спектакл е спелен несвихање моцних образов. Знам да је представа пуна, препуна вело снажних, домових слика. Але теж драматургичен је попросто задивјајаце и надолго позостаје в човеку. Da je dramaturški fantastično odrađena i vrlo duboko se usadi u gledatelja, ako dugo ostane u mislima, u glavi. Jak Państwo widzicie, spowolnimy dzisiaj tę opowieść, ponieważ na bieżąco tłumaczymy z języka chorwackiego i na język chorwacki naszą drugą rozmówczynią jest pani Magdalena Połczyńska. Bo wierzę, że jej rola nie zamknie się wyłącznie w samej translacji. Pani będzie współautorką tego spotkania. Książka zaczyna się dość zabawnie, bym powiedział. I to poczynienie zaprawo zabawą, serio. Choć oczywiście zabawnym nie jest osiem zamów. W wiosce chorwackiej na pograniczu Słowenii. W chorwackim selu, w słowackiej granicy. Ale ten prolog, którym otwiera się książka, jest opowieścią o powodach, możliwych powodach, dla których w wiosce doszło do zaostrzenia. Jest ciekawy przyjrzeć się temu katalogowi powodów. Pierwszy z nich to melancholia i przygnębienie, które wynikają z faktu, że ludzie z wioski mieszkają między dwiema rzekami. I podziemne wody, czy nadmiar wód powoduje szczególnie złe samopoczucie. Drugi powód to redukcja zatrudnienia w słoweńskich przedsiębiorstwach. Ale bardzo szybko okazuje się banałem. Banałem, tak. Banałem. Tak, wielokrotnie spokojnie go to tam banałem.
bo spośród 8 osób, które straciły życie w wyniku samobójstwa, tylko jedna była osobą zatrudnioną w Słowenii. Trzecim powodem mógłby być alkoholizm. Mogłoby być alkoholizm. Dość typowa cecha i dla typiczna za pewnych grup etnicznych regionów Europy, ale u żadnej z ofiar nie wykazano, że była obciążona alkoholizmem. Jedna rzeczwa zaprawą nie ma tu obtreczona z alkoholizmem. Czwarty powód był nieco bardziej tajemniczy. Czwarty raz robię mało i się zagonę tam. To opowieść o być może jakimś nieznanym, tajemniczym człowieku, który skłania innych do samobójstwa. Niepoznatą, czudną człowieku, który ich angażuje na samobójstwo. Albo zabija ich i samobójstwo pozoruje. Na ten način, jak to jest taka moja daje samobójstwo. Ale prawdopodobnie nikt nie znajduje potwierdzenia. Ale najwyraźniej jest to nie ma takiego potwierdzenia. Teraz do pijowania jest tak. Piąty powód jest jeszcze bardziej magiczny. Teraz już jeszcze magiczny. Być może ofiary były członkami sekty Czarna Róża. Czarna Róża jest sekta Czarna Róża. To są apostoły. To naprawdę było coś takiego. Tak, tak, tak. Ja pamiętam też takie historie z... Także z Polski, choć nie wiem, czy tytuł sekty brzmiał podobnie. Myślałam sobie, że masz nazwę sekty, bo istnieje, tak, tak. Ale jest ten rodzaj takiego wewnętrznego, tajemniczego ugrupowania, tak, które wysyła drogą pocztową informacje ludziom, którzy mają popełnić samobójstwo. Nie tylko szale pocztą, te jakie poruki. Nie był obce także tam regionie. To nie odbył stranu na mam. Ale także w tym przypadku nie stwierdzono, żeby któraś z ofiar przynależała do takiego. Jedna osoba była członkiem tego sekty. Szósty powód mógłby być homoseksualnej natury. Pytanie homoseksualności. Jakiejś trudnej homoseksualnej relacji między mężczyznami, którzy popełniają samobójstwo. Ale takowie także nie stwierdzono. Ale mi to nie potwierdzono. Utwierdzenie. I pojawiły się jeszcze dwa metafizyczne. Już dwa metafizyczne. Jeden z nich związany jest z legendą, czy z mitologią lokalną. Lokalną mitologią. I ona odgrywa w tej książce bardzo ważną rolę, prawda? I myślę, że gdzieś na głębokim poziomie jest tym mrocznym wymiarem społecznego doświadczenia. Mroczna dimenzja tak duszpenek iskustwa. Albo może tak kryształtowo rzecz ujmując cieniem, z którym to społeczeństwo musi się jakoś skonfrontować. Tutaj Siena, która wisi nad te zajęcie i ona może się z nim złożyć, z cennymi złożyć. Mianowicie autochtoni opowiadają historię o wzgórzach lesistych. Tak, tu pryczą o nim, to są brzulcy, nie są brzulcy do innego. Nad wsią i ci ludzie mityczni, mityczne postaci miałyby rzucić klątwę na mieszkańców. I ostatni ósmy też metafizyczny powód. Ósmy jest to taki metafizyczny razlog. To przekonanie wieśniaków, że kto odbiera sobie życie, ten trafia do pewnego specyficznego wymiaru piekła. W którym możliwe jest przeklinanie tych, którzy żyją. Problem polega na tym, że cała wieś musi wymrzeć. Ciało sobie trzeba. Żeby klątwa się skończyła. I teraz ta kolejka mi zwrócił, dostępna i ta klątwa zwrócił, prestynę działać. Więc to jest taki katalog strachów. Strachowa. Którymi pan zaczyna straszyć czytelników i czytelniczki. Poczynię te straszy, te swoje czytelniki. Już na samym początku. Odmach na początku. Ale na samym końcu pojawia się ten kluczowy dla tej historii motyw, że do śmierci tych 8 osób, które popełniły samobójstwo, przyczynił się wtedy 7-latek.
był to siedmogodyśniak. Matija Dolenčec. Matija Dolenčec. Który na krótko przed ich śmiercią zawsze miał kontakt z ofiarą. Kontakt z swoją drzewą. A chłopiec zachowywał się dziwnie od śmierci ojca, wobec czego łatwo było uznać, że to on może być istotą podejrzaną. Jego tata umrał i kto se mógł czynić te zajstwa, a może tam nie ma nieco za tym, co on powiedział na zajstwa. Ten siedmiolatek staje się nawet główną postacią tej opowieści. Od jedną postaję głównej pricze. Pisarzem w takim dość krytycznym momencie swojego życia. Kogo teraz chcę pisać o taką krytyczką momentu, trudnego swojego żywota. Z jakimś egzystencjalnie bardzo trudnym obciążeniem, czy ciężarem. Są jakim egzystencjalnym też intertą, jakim obterczeniem. I bardzo trudną sytuacją jakiejś takiej głębokiej samotności. Wyrło też taką długą samotnię. I to się staje w sumie głównym motywem tej opowieści. Dualny motyw. Ale ona jest tak bogata i wielowarstwowa. Tylko bogata i tylko razina. Jestem pełen podziwu dla tej żonglerki, tymi motywami, które przeplatają się w tej książce. Tak, to uspiły jej propacjować i sobie jest jedna razina drugą. Ona ma tam żonglera, tylko lopita sama. To jest bo pojawia się też opowieść o tym, co... Pierwsza z mojej ma jest pomimo na pryczu o tym, co wyparte. O tym, że ta... I po tysku to a co powraca i... A co się wraca i... I na nią bardzo boleśnie konfrontuje bohatera. Bolam na czym sołciała z Pawłem Ryka z tym terytom. I rzeczywiście ten motyw na tyle pięknie przeplata się w tej historii. Ten motyw do tej miery lepo prowadzi w rozpryczu. Jakoś trudno się nim nie przejąć, to jest bardzo dotykający i w bardzo piękny sposób... Ta też koda, to nie dotak, nie? I w bardzo piękny sposób buduje dramaturgię tej opowieści. Grany dramaturgii, tutaj, i jest na tyle związany z opowieścią o życiu, z opowieścią o żywotu, że w żadnym mierze nie przypomina jakiegoś prostego schematu psychologizacji. Nie może sobie czytać to, jak wyroje dostałam psychologiczny schemat. Myślę, że to jest niewątpliwie jakaś ogromna zaleta, ale też wielki czar tej książki. Wielki adut tej książki i wielki... Czar? Myślę, że tylko po to lepiej było to pokażę, ale czekaj, może czar to jest bardzo ważne słowo, ja muszę sobie to je... Kseniu... Urok? Lepota? Lepota, tak mi patrzę na kogoś, do wiosny, wolę lep, komplement. Dziękuję. Więc mamy w sumie historię o czymś, co jest trudne, ale wyparte z przeszłości. I to jest też ko petysą do przeszłości. Ale mamy też opowieść o powrocie do przeszłości. O powrotku w przeszłość. Żeby jakoś oswoić się w życiu z niepokojami, które... To możemy ze sobą czytać z... Które były bardzo obezwładniające. To jest u nas... Ona wiedziała, że tutaj pomysły. Koje zaprawy paralizują, blokują. Pozbawiające zdolności do jakiegoś aktywnego działania. Swak snagu zabiło kachło aktywne dialogowanie w żywotu. Ale oprócz wypartego, oprócz powrotu do przeszłości, powratka u przeszłość, to jest też opowieść o stracie. Opowieść o gubitku. O stracie ojca, kogoś bardzo bliskiego. I ona jest też fascynująca, bo w sumie pokazuje... To jest fascynantne, pokazuje... Że tego rodzaju straty nie da się wypełnić żadną treścią. Gubitek. To typa se nie może nadoknadzić tej mistrzyny, tak? Tylko się zadrżają. I że znaczy, trzeba się jakoś nauczyć żyć. I że niekako też nauczyć tej żywiec. Z tym rodzajem. Z tą wersją. Przestrzeni, która zostaje. Prostor, prawda, prostor, który ostaje z tym kubitką. No? Z tą prostą, która ostaje prawdą. Żeby wreszcie przejść do pierwszego pytania. Pojawia się na samym początku opowieść głównego bohatera.
który twierdzi, że żeby przeżyć, wystarczyło mu zapomnieć. To sobie żywio, dobrze mu nie było zaborawić. Myślę sobie, że ta odpowiedź, która cieszy się takim rezonansem, nie tylko w formacji, opowiada coś ważnego o nas dzisiaj. Ona pricza nieco bardzo ważne o nam dla nas. Ale skoro w Chorwacji od 5 lat przedstawiana jest na deskach teatru, bez przerwy, to chętnie skuszę Pana do odpowiedzi na pytanie. Co to za mistrzostwo milczenia, które zamieszkało w Chorwacji? Majstorską szutnie. Koje są w chorwacku, koje. Czy pan to może mi wyjaśnić troszkę, żebym ja mogła precyzyjnie, bo to jest jednak rzecz bardzo taka specyficzna. Jest taka fraza w literaturze współczesnej. Jest mistrz, który jest śmiercią i on jest z Niemiec. Majstor, koje. I on jest z Niemiec. Z Niemiec, pochodzi z Niemiec. Czyli jest tak, że mistrz milczenia pochodzi z Chorwacji? I o czym ludzie w Chorwacji nauczyli się milczeć? Czemu ludzie w Chorwacji nauczyli się milczeć? A to sobie słuchajcie na koniec majstorstwa szutnie? Hvala puno. Bardzo dziękuję. I hvala svima što ste došli tolikom broju na moj zadnji dan. Dziękuję. Tak licznie zgromadzonej publiczności, że pojawiła się na ostatnim dniu turnieju. Mislim da je super detektirano, da je šutnja, i to puno bolje nego što sam ja to mogu artikulirati, da je šutnja osnovna u romanu. Wspaniale pan rozpoznał to, że milczenie jest tym, może głównym nawet motywem powieści, nawet lepiej niż ja mam wrażenie, o tym myślałem jakoś głębiej. Ale nie samo szutnie, tylko ono, co jest z szutnią jako powiedzone, to jest łaganie. Ale nie tylko milczenie, ale to, co z milczeniem jest bardzo ściśle związane z kłamstwem, kłamaniem. Ja czyni mi się, że i na indywidualnej, i na kolektywnej razini my mamy potrzebę doživljavati i pričati o sebi kao ili o dobrim pojedincima ili o dobrim kolektivima. Wydaje mi się, że zarówno na poziomie jednostki, jak i wspólnoty mamy tę samą potrzebę, ten sam mechanizm namierzony. Znaczy chcemy o sobie mówić, myśleć jako o dobrych ludziach, dobrym człowieku i o dobrych ludziach, dobrej grupie, dobrym społeczeństwie, wspólnocie. Da smo mi ti koji su bili dobri, da smo mi ti koji smo bili žrtve, imamo pravo na pravedničku osvetu, da smo mi bili izdani. Że to my byliśmy dobrzy, że to my byliśmy ofiarą, że to my w związku z tym mamy prawo do rewanżu, że to my, że tak powiem? Osveta. Aha, i że my mamy prawo do tego, żeby się zemścić. I sve, bilo što što se ne uklapa u te naše prekrasne priče o vlastitom identitetu, se prešučuje i stavlja pod tepih. Wszystko to, co się w tym wydealizowanym obrazie nie mieści, wszystko to, to jest to, o czym myślimy, to, co pod dywan zamiatamy, jak to się i ova priča koja je zapravo temeljena na stvarnim događajima. A ta historia, która tak naprawdę bazuje na faktach, na rzeczywistych wydarzeniach. I koje vrlo vjerojatno ne bi mogo ni napisati da živim još uvijek u tom selu. I gdybym mieszkał w tej mojej wsi, prawdopodobnie nie mógłbym jej napisać. I zapravo na neki način silna zanimljiva reakcija kakva je došla iz tog sela. Postoje nekoliko ljudi koji ne žele pričati sa mnom, ali većina je nekako odahnula. I biorąc wszystko pod uwagę, ciekawe jest to, jakie były reakcje w tej wsi. Są oczywiście ludzie z kilkoro osób, które ze mną nie rozmawiają, pewnie nigdy już nie będą, ale dla większości książka spowodowała, jak to mówiliśmy? Ulgę. Zawsze zapominam ulgę, taką wielką ulgę, zbiorową ulgę. Tak to czyni się, że što god da prešučujemo, na kraju se mora pojaviti na neki način. Czyli jak się wydaje, cokolwiek my
pod ten dywan zamieciemy, cokolwiek przemieczymy, to prędzej czy później do nas wróci. I čini mi se da šutnja ne može trajati vječno. Myślę, że mrzenie po prostu nie może trwać wiecznie. Da. Tako da, Hrvati su i majstori šutnje. Więc Hrvati są oczywiście mistrzami mrzenia. I majstori laganja. I mistrzami kłamstwa. Ale myślę, da lažu i Poljaci, i Bosanci, i Srbi lažu, i Česi, i Amerikanci, i Rusi. Bez względu na przynależność narodową. Turci. Svakom od tih naroda ima, ima barem jedna, jedna tabu tema koju mu ne smiješ spomenuti. Każdy z tych narodów, które wspomniałem, każdy ma przynajmniej jedno, tak, jeden taki temat tabu, o którym się po prostu nie, nie mówi, o którym nie wolno mówić. Mhm. Ale ta książka podejmuje tematy tabu, które są bardzo bolesne dla Chorwacji. Tabu temat jest bolesne za Chorwację. Mhm. Pan tą książką no właśnie nazywa milczenie i zaprasza do rozmowy. Oj, tak idę tutaj. Kruk szutnie i pozywa to zaraz. Które z tych tematów tak pan zdaniem tak mocno dotykają dzisiaj społeczeństwo, że... Duboko w tej Chorwaty, toliko ich, toliko się wolnie za nich. Ta opowieść tak, tak intensywnie zaczęła rezonować. Toliko rezonowała. Pa na nacionalnej scenie to uwiek pytanie domovinskog rata i raspada Jugoslavije. Jer je kwestija narodowa, to oczywiście jest kwestija vojna 90-tych i raspada Jugoslavije. Ali meni se čini da, barem u Hrvatskoj, da se ti umjetnošću ne obraćaš celom narodu. Ali wydaje mi się, że przynajmniej w Hrvatskoj ze swoją sztuką no nie zwracasz się do całego narodu. Ti se većinom obraćaš barem ljudima koji čitaju ili koji gledaju kazališne predstave i koji su spremni zbog toga na dijalog. Obraćaš se do ljudi koji przynajmniej čitaju albo oglądają przedstawienia teatralne i w związku s tym są gotovi za jakiegoś dialogu. Ono što je iz te knjige na neki način, zašto je postala na, na loš način popularna? Książka, mogę powiedzieć, że stała się popularna w pewien sposób, który mi specjalnie odpowiada. W zły sposób, zaraz może nam pan wyjaśnię, co chodzi, bo ja też sama nie wiem. Było, kiedy uszła na popis lektiry i onda je se ultrakonzervativna javnost digla i počela pisati da knjiga promovira pedofiliju i pornografiju. To, jest ta, to była taka sytuacja, w której książka znalazła się w spisie lektur szkolnych, natomiast wtedy wzbudziła zainteresowanie tych kręgów takich ultraprawicowych, które okrzyknęły ją tekstem promującym pedofilię i pornografię. I kao da to djeca nipošto ne bi smela čitati, jer ih to seksualizira pretjerano. Tak, że to jest książka, której dzieci absolutnie nie powinny mieć w swoich rękach, bo to jest narzędzie seksualizacji dzieci. No te argumenty, które w Polsce też się pojawiają, są nam znane. Uglavnom, knjiga je trebala biti čitana u četvrtom razredu srednje, znači kad djeca ima 17-18 godina. To miała być lektura klas maturalnych, czyli 17-18 latków, w czwartej klasie liceum. I ja sam, budući da sam dobivao prijetnje i prilično bila loša energija oko cijele moje obitelji, napisao nekakav odgovor. Uh-huh. A ponieważ sytuacja była na tyle gorąca, że dostawałam do gruszki i sytuacja mojej rodziny była, bo coś tutaj się nieprzyjemnego działo, skończyło się tak, że ja napisałam pewien otwarty list i odpowiedź na te zarzuty. Gdzie sam zapravo vrlo blago na neki način objasnio o czemu se radi, da nipošto nije promicanje pedofilije, nego upravo suprotno. I w bardzo łagodny sposób wyjaśniłem, że to nie jest promowanie pedofilii, tylko dokładnie coś wprost przeciwnego. I da djeca, da svako četvrto dijete po statistikama, i to konzervativnim, svako četvrto dijete do 18. godine već doživi neki oblik spolnog napastovanja. Co čvarte dječi, co čvarte dječko vedog statistik, do koje? Do 18. godine života. Do tego, svojego, do tego svojego 18. lat już jakąś formę tego seksualnego, jak to się mówi? No, molestowania seksualnego, tak? Ma za sobą niestety. Mam już to doświadczenie, znam już to. I većina njih šuti o tome, jer misle da su krivi. A większość z nich o tym milczy, ponieważ oni sobie tak przypisują oczywiście winę za to. Oni siebie obwiniają. I ako želimo da djeca progovore o tome, onda kao prvo, četvrti razred je prekasno,
I kao drugo, moramo početi čistiti u vlastitim redovima, čime sam konkretno ukazao na njihove redove. A jeżeli chcemy, żeby ta sytuacja się zmieniła, to po pierwsze musimy umożliwić dzieciom, żeby o tym mówiły, a wtedy lektura w czwartej klasie liceum to i tak już jest za późno, a po drugie musimy też my jako dorośli zacząć o tym mówić. Međutim, reakcje na to zrobiły już gore. Tymczasem reakcje na to moje stanowisko były jeszcze gorsze. I ništa, pričekao sam da to završi. Ja po prostu prečekavam tu situaciju. I zaključujem da jedino što ja želim u budućnosti glede mog knježevnog rada je pisati onu istinu u kojoj ja vjerujem i to je to. I došao do nas, kada po prostu jedyne co mogę zrobić, co chcę robić dalej, pisząc, to po prostu pisać tę moją prawdę i to jest to. I to, co ja uważam za prawdę i nie przejmować się tymi głosami. Jer bilo ko może uzeti tvoju rečenicu i potpuno ją preokrenuti i tvrditi da si ti to. Każdy może wziąć z twojego wypowiedzi, z twojej książki jakieś zdanie, poprzekładać je, zinterpretować jak chce i nie masz na to żadnego wpływu. Tak, da myślę, że tabu tema, ta koja konkretno była vezana za ovu knjigu, była spolnost i djeca. Więc okazuje się tak naprawdę po tych reakcjach, że prawdopodobnie to głównym tematem tabu z tej książki to była kwestia płciowości i dzieci, czy seksualności i dzieci. To były te dwa tematy, czy też związane w jeden. Zaskakujące, bo to jakby trudno po lekturze powiedzieć, że to jeden z głównych motywów, które mogłyby być tymi najbardziej bolesnymi. Kiedy to się może myśleć, że to jest ta mega polna temat, baš to se izvuklo kao ono najważniejsze. A co ste myśleli, da je? What did you think? Jak pan myślał, według pana co jest tak naprawdę tym najważniejszym tematem? Ja myślę, że te motywy, które się przejawiają. Czytałem tę książkę przez pryzmat motywów, o których mówiłem na samym początku. Tych motywów, o których są gowary na początku. Mnie bardzo interesują te mechanizmy, przy pomocy których główny bohater próbuje sobie poradzić z rzeczywistością, która jest balastem. Jeszcze swoje zbiłka i to starszą przyrzeczenie za niego. Podejrzewałem, że, jakby że to jest także próba opowieści o tym, skąd bierze się przemoc w społeczeństwie. Od do Azji, nasilie u bruszczu. I że jej źródła mogą być bardzo nieoczywiste. Nie zborimy tutaj. To są skrywane i niejasne. Głęboko zapisane w takim kulturowym DNA, miejsc, z których pochodzimy. Z kojimi potyczamy. Pa myślę, że to zapravo djelomično vezano i z tym. To jest powiązane. Zato što je to uvijek onaj isto kompleks, da ćemo prije osuditi žrtvu, nego ćemo napasti zlostavljača. Można powiedzieć o tym mechanizmie, że grupa, wspólnota prędzej stanie po stronie bólu, jak to się nazywa, mówi? Oprawcy. Czy też tego, tak, niż ofiary. To jest mechanizm, którego się nie spodziewamy, ale tak to naprawdę wygląda. I mnie tu u prvom redu zanimalo koliko šta se događa kad se jednoj zajednici koja je na čvrstim temeljima poljuljaju temelji, no? To co mnie interesowało to było to, sytuacja, w której wspólnota, która ma dosyć mocne podstawy, jak ona się zachowuje wtedy, kiedy podstawy zaczynają drgać, zaczynają się sypać kwiatem. I czym dolazi do strachu, a ja się sjećam, da je 91. Jeszcze tam była ta samobójstwa i nie ich było 8, nego ich je było manje, samo sam ja to malo nadogradio. I kad je kretao rat, da je u selu vladao veliki strah. A kad dođe do straha, onda se vratimo na primitivne mehanizme. Ne? Bo wtedy, kiedy te podstawy zaczynają się przynajmniej rozpadać, mówiąc już konkretnie, to wtedy się pojawia strach. W naszym wypadku to był ten początek lat 90. i seria samobójstw ich nie było 8, były 3, ale one spowodowały rzeczywiście taki jednoczący wszystkich wspólny strach całej wsi. I czyni się, że mnie strach niejaka obsesja, za to, że i moja sljedeća knjiga je premrežena pitanjem straha. Faktem jest, że strach jest jakąś moją obsesją, ponieważ ta kolejna książka, Cygany najlepszy, czyli Cygany najpiękniejszy, ona właściwie jest cała, przeplata się ten motyw strachu przed nią. Zato što mi se čini, da strach puno više od bilo koje druge emocije, kad dođe u neku situaciju, svodi cijeli dijapazon mogućnosti na samo dvije. Ponieważ strach jest tak silną emocją, która kiedy się pojawi,
w jednostce albo w zbiorowości. Ona wszystkie możliwości, wszystkie wymiary, wszystko to, co się dzieje, sprowadza do dwóch wyjść, do dwóch możliwości. Ili pobjeći, ili sukobiti se. Albo uciec, albo spróbować się z tym stanąć twarzą w twarz. Pričemu, ako pobjegnemo, riješili smo barem djelomično problem samo za sebe. Tylko że kiedy wybieramy tę pierwszą ewentualność, to częściowo można powiedzieć, że rozwiązujemy tę sytuację tylko dla nas. A u prawilu, ako se imamo hrabrosti sukobiti, onda ćemo pomaknuti sve oko sebe, jel? Dakle, puno veću područje, puno veći kolektiv. Mm-hmm. A jeżeli wybierzemy to drugie, no to wtedy oczywiście to nie będzie dotyczyło tylko nas, tylko będzie miało wpływ również na tych ludzi wokół nas, na tę całą naszą grupę. I to jest coś, co mnie stało, o czym stało rozmyślać. O czym wciąż rozmyślam. Wspominałem, że to i czytam tę książkę także jako książkę o stracie. Wiem, że to związane jest także z wątkiem autobiograficznym, z utratą ojca w bardzo wczesnym etapie życia. I ta figura pojawia się przez cały czas tej opowieści. Brak fazy żywota i to je jeszcze wszyscy z tym pliczy, który chce opieczyć. Sposób opisania, radzenia sobie ze śmiercią młodego chłopca. Ta dietę zasłoczała, jak go pokuszała zasłoczyć za tym obiektem. Z wszystkimi jego nieporadnościami. Kiedy tu nie może się znaleźć, bo za tym jest znalazłem tę formę. Ale jednocześnie jakąś ogromną mądrością właśnie dziecka. Wielką mądrość dietę, tak? Które wykorzystuje swoją naiwną logikę, żeby poradzić sobie jakoś z sytuacją, do której nie może być gotowa. Nikt nie jest prema na dietę. Niezwykłe są opisy potrzeby. Zwykłe? Z Smithsona, jako Smithsona, bada fantastycznie dobre opisy sprawodę. Bo one łączą ze sobą i taki rodzaj smutnej podniosłości z jakąś kompletną prozą czy karykaturą życia. Jestem patą, ale uzwiszona z jaką to typa sytuacja, są jaką mam prozę, jaką wydarzę na posłom jakimś swakodne widzimy na tym żywotom. Te kontrasty, przy pomocy których zbudowany jest ten obraz, ta opowieść. Ta slika, ta pricza waszą tutaj, te odomagie. Bardzo, bardzo zostają w pamięci. Bardzo opisują. Bohater opisuje to w ten sposób. Była jesień 1988 roku. Aha, opisuje. Zacytuję teraz prawda. Aha, jest ci cytuję ty. Jestem sam. Wtedy nauczyłem się pisać i czytać. Nauczyłem się pisać i czytać. Oraz nauczyłem się oczywiście, że nie można napisać, narysować, ani wypowiedzieć absolutnie wszystkiego, co człowiek ma w głowie. Też to nie możesz napisać, ty ją absolutnie zwierzę tak. A także, że nie można napisać, narysować, ani wypowiedzieć, czym jest przyjaźń i kilka innych ciekawych rzeczy o tym, jak niebezpieczne mogą być myśli. I koniec końców, czym tak naprawdę jest śmierć? Że to jest śmierć. To jest bardzo ładna fraza. To jest wyrodzie po... Znaczy, jestem pod wielkim wrażeniem tych momentów, kiedy pan tak z dużą swobodą rozwija opowieść. Lako własną pryczu. Która chętnie używa banalności codziennego życia. Jako rysty pana z swobodą żywota. Ale nagle przemyca pan takie frazy. To wyrobię po kluczarze, takie te frazy. Które mają bardzo zaskakujący filozoficzny potencjał. Tylko i mają wolno znaleźć już filozoficzny potencjał. Myślę sobie, że nie trudno pomyśleć o tej książce jako właśnie próbie. Tu knigu wypadków jest mocno pomysły ona. Konfrontowanie się też z naszą skończonością, ze śmiercią. Ona i z niesłychaną kruchością życia.
tome kako je život krhak. Kusi mi je strašnje, žebe zapitać. Zvijesku s tem. Vas pitati, s obzirom na to. Čim tako pravda je smrć? Što je smrć? Zapravo, što je smrć zapravo? Što je to smrć zapravo, gospodine Novaku? Smrt je za našeg protagonista malog Matiju. Malog Matiju, zato što ga mnogo bohatera šmjerć, to... Nešto što je reverzibilno. To je što, što se može zmijenić. Jer njemu stariji objašnjavaju taj problem u vrlo jednostavnim slikama. Pa, za koje... Dorošli ili vogle objašnjaju ta, ta, ta kvestija, to je bardzo prostog obraza. On je otišao. Vyjehao. On je sa svojim, sa svojim braćom i roditeljima. Jest sa svojim i za svojom rođinom dalšom. On je na oblaku. Na oblaku, gdje šta na hmuža sebi šeđi. On te gleda i pazi na tebe. Učešće patrše na tebi i čuva. On te vidi. Vidit će. I samo moram nešto napraviti da dođem do tog mjesta gdje on je i on će se vratiti. Čuli djecko učešće mi šeće, ok, tylko muszę się znaleźć na tym miejscu, znaleźć go tam gdzieś i po prostu go przeprowadzić z powrotem. Tragika tog malog djeteta je u cijelom tom prvom dijelu da on na kraju njega shvaća da smrt nije reverzibilna. I tragedijom tego dziecka jest tak naprawdę to, że po tych wszystkich próbach on wreszcie rozumie, że jednak ta śmierć jest, nie jest nieodwracalna. Jest nieodwracalna. I događamo se slično kao i kao i mnogo djece kad im umre netko tko je blizak, a to je da prihvaćaju krivnju za smrt. I oczywiście przydarza mi się to, co statystycznie wiemy o tym z Banem, wielu dzieciom, które mają takie doświadczenie tej straty rodzica, to znaczy poczucie winy za ten fakt. I w principu cały ostatek jego żywota on pokuszała sprać tu krivnju i kajanie ze sebe. Tak naprawdę całe pozostałe jego życie sprowadza się do tego, żeby się pozbyć tego poczucia winy. I język mu je tu uvijek bio instrument koji nije napravio stvar do kraja. I język był instrumentem, który on próbował, dzięki któremu próbował się to zrobić, ale nigdy mu ten język nie wystarczał, to nigdy nie było dość. Jer język, ako ćemo sad malo antropološki, je człowieku došao evolucijski gledano vrlo kasno. No bo język oczywiście, jeżeli tutaj z antropologicznego punktu widzenia na to spojrzymy, właściwie człowiek w drodze ewolucji język tak naprawdę się pojawił w naszej ulicy dosyć późno. Nasi preci su milion godina prije toga rešavali probleme pomoću slika, pomoću simbola, pomoću zvukova. Nasi przodkowie wcześniej przez miliony lat w inny sposób swoje problemy rozwiązywali, tak? To były dźwięki, obrazy. I zbog toga tom djetetu treba nešto što je više od jezika. On bježi u crtež, bježi u magiju. I dlatego dziecku Matki, on potrzebuje czegoś więcej niż języka, dlatego zaczyna rysować tamte rysunki, dlatego ta magia i opowieści babci. I tekst z buchtowa niego język szyi. I dopiero wtedy ten język się na tyle rozszerza, że może odpowiedzieć na to jego pytanie. Byłoby super, da mogę odgovorić na pytanie, co jest śmierć, nie znam. Świetnie, bo bym w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest tak naprawdę śmierć, ale oczywiście nie wiem. Ale jak umrę przy was, ja bym czuła. Ale jak już umrę, to co tam panu znaczy? Trzymam za słowo oczywiście. Główny, znaczy tytuł książki. To też jest jednak główny motyw bardzo szczególnie ze śmiercią związany. Motyw werosnożny powiązany z tym. Bardzo jest z zagrożeniem śmierci. Z zagrożeniem śmierci. Zagrożonością koło śmierci. Myślimy o Ziemi jako miejscu, w którym mieszkamy. Miejsce na kolejne, jeżeli wiem. Ale tutaj śmierć, ale tutaj Ziemia pełni bardzo specyficzną funkcję. Bardzo specyficzną funkcję. Symbolicznie, to znaczy jest jednocześnie miejscem, w którym mieszkają złe moce, wydobywające się z Ziemi. Mraczne snagi, koje po nocy władzą. To jeden z elementów lokalnej mitologii. To jeden element lokalnej mitologii. Zastanawiałem się nad miejscem śmierci i powiązaniem jej z ziemią. Ziemią. To jest bardzo
charakterystyczne, że musimy umiejscowić się ciało po samej śmierci jakiegoś konkretnego miejsca. Na konkretne miasto. I zainscenizować rytuał śmierci. Inscenizować tutaj rytuał śmierci. I pożegnania właśnie, powiązać go z jakimś konkretnym miastem. I opuszczę, i mam tę potrzebę, to powierzę z jakimś konkretnym miastem. Które pan zresztą opisuje także w swoim i ten rytuał pożegnania w tym miejscu. I że tak trudno jest uwolnić się właśnie od miejsca i od ziemi. Jak nam jest ciężko swobody tych miejsca, ziemi. Że zawsze z pożegnaniem wiążemy w tym kręgu kulturowym. Z tym trenutką, kiedy zapraszam o naszym kulturnym kręgu. Potrzebę identyfikowania z konkretnym miejscem. Powiązujemy sobie potrzebą identyfikacji z konkretnym miejscem. A potem wspominania. Oprócz tego, on da... To jest zaskakujące. Mam przyjaciela. To jest to dobre, co czuję i znenadził się. Nie mam przyjaciela, jakoj... Który po swojej śmierci chciał, żeby popiół został rozsypany w oceanie. Dla niego w pepeł, raz po ocean. Pamiętam, że dla mnie dużym zaskoczeniem było nie tylko sam pomysł, sama idea, ale także trudność z poradzeniem sobie, że nie ma już miejsca, w którym można go wspomnieć. Na niebie też. Chyba na czym mówimy o tym miejscu, na końcu mogę móc się wspomnieć tym. Dzisiaj sobie myślę, że to było bardzo mocne. Myślę, że to był wyrok pamiętny od niego. I że być może... To nie jest zły pomysł. To nie jest nasza idea. Rozumieć pochodzenie jako to miejsce popiołu czy pyłu. Rozumieć ty nasze... z którego w wyniku bardzo skomplikowanych procesów chemicznych zaistniało życie na Ziemi. Tak, mamy potek z pepla, na wielu komplikowanych chemicznych procesów, to znikło żywo na Ziemi. Pomyślałem sobie, że pana książka jest w sumie opowieścią o Ziemi, która jest strasznie bardzo obciążona. Wasza książka, Pryć o Ziemi, to jest zapraw za nas wielko, jedno wielko podkreślenie. Zapraw, da. 100% zgadzam. Zgadzam się w 100% z panem. Ale nie sam to znał artykulować, przynajmniej gdy to i owak. Ale zanim pan tego nie powiedział, to ja nie umiałem tego, nie byłem w stanie tego zwerbalizować. Wyartykułować tak jak pan. I palo mi na pamięć, da između ostalog. I pomyślałem, że... Leševe zločinaca, poput Hitlera, poput i ovih ustaških zločinaca. Že zvuki tih strašnih naših v historiji zbrodnjaže, jak Hitler, albo na przykład ustaši v čase II. Vojny Światowej, čili ta chorvatska ta strana współpracująca i wielokrotnie bardziej okrutna nawet niż te nazistowskie. I mislim da su samo Bin Ladenom istu stvar napravili Amerikanci, da ih pokopaju i da se riješe tijela tako da nitko ne zna gdje je pokopano. Ne? I tam przypadek Hitlera i przypadek tych zbrodniarzy u Staszów i podobnie było z Osamą Bin Ladenem, tak? Czyli to była to właśnie celowa decyzja, że pochowany rzeczywiście będzie ciało w ziemi, ale na miejscu, które nie zostanie wyjawione. Tako da, slažem se da je to teret ne samo na ovoj razini zločinačkoj, nego i za dijete je teret postaje tek kad ga on lokalizirao da on doista jest u grobu, a ne na onim drugim mjestima gdje ga je tražio. I to rzeczywiście jest ciężar. I to jest ciężar oczywiście nie tylko w tym wymiarze, o którym mówiłem, ale jeżeli chodzi już wracając do książki dla małego Mati, on wtedy dopiero, kiedy sobie zdaje sprawę, że ten tata rzeczywiście jest w tej ziemi i rzeczywiście już tam pozostanie, nie da się go powrócić, to jest ten moment taki przełomowy rzeczywiście. Ale ta ziemia jest obciążeniem, czy balastem też życiowym, nie? Prawda, że dla wszystkich postaci, które się pojawiają, w tym oczywiście zwłaszcza dla głównego bohatera. I tak jako, a posebno u Medzimu.
u tom ovoga području gore. To je pravda, zvašća v tom regionu našem Međugorja. Tamo su ljudi prilično suzdržani. Ljudi su bardzo diskretni, i koliko se ja sjećam, u selu se oko ničeg drugog nisu svađali osim oko međa, osim oko granica. I jeżeli u nas były jakieś kłótnie sąsiedzkie, one były wyłącznie związane z granicami naszych tam parceli czy gospodarstw. To je bila identifikacija do razine da si svoju vrijednost, svoj nekakav simbolički potencijal u kolektivu tirasao sa količinom zemlje koju imaš. To była jedyna rzecz, która była istotna, to że ta liczba akrów, tak, tej ziemi, którą się posiadało, którą się miało na posiadanie, ona by się decydowała o naszym statusie społecznym i to było dla nas bardzo istotne. Ale co się dzieje? The things you own end up owning you. No tak, no ale właśnie to się tak, że te rzeczy, które ty posiadasz, tak naprawdę posiadają ciebie. I to se tek mijenja, jel, nakon što napustiš taj prostor i to vrijeme? I to se zmienia dopiero wtedy, kiedy wyjedziesz z tego miejsca, ale też kwestia jest jakiegoś takiego dystansu czasowego. Meni pada na pamet da je meni idealno nekako idealni život, da imam što manje stvari za koje se moram vezati i o kojima se moram brinuti. Teraz coraz częściej myślę, że takie życie, jakie chciałbym, żeby moje było, to jest takie, w którym byłoby coraz mniej rzeczy, o które musiałbym dbać. I to jest to zapravo, co sam chciał reći. I to jest, to było na tyle. I to jest jakaś próba poradzenia sobie z tym, co robić. Popuszczaj, to jest taka, złoczysz się tym obcercielem ze mnie. Pa, da. Da, z tym, że to sobie pisano, prije dobrych, koliko, 8 godina? Tak, tylko problem jest też w tym, proszę mieć na to baczenie, że to jest rzecz, którą pisałam 8 lat temu. I od onda ją nisam pročitao? Od tego momentu jej nie przeczytałam. I grozne są mi sytuacje, da kad na knjižnjem večerima moram čitati z te knjige. I straszne, jedna z tych najgorszych rzeczy, które może się przydarzyć podczas tych miłych skończoną spotkań, kiedy muszę czytać fragmenty. Dożyję sličan onaj čudan osjećaj kao kad čuješ svoj glas na radiju. Aha, i bo wtedy się przydarza mi się to, co pewnie wielu ludziom, kiedy zdarza mi się słyszeć swój własny głos w radiu, na przykład. Bardzo, bardzo dziwne uczucie to jest. Kao da se pogledaš u ogledalo i ono što vidiš, to nisi ty, ne? To wtedy, kiedy spojrzysz w lustro i nie możesz się rozpoznać, że to nie jesteś ty jednak. Tako da, jako zanimljiv odnos imam z tą knjigą. Moj stosunek tej książki jest taki dosyć osobliwy. Jako mi je drago ono, što se s njom dogodilo. Wspaniałe jest to wszystko oczywiście i bardzo mnie cieszy to wszystko, co się z nią stało. Ale istodobno imam nekako dystancu. Ale mimo wszystko mam też pewien dystans do niej. Koliko? Można bardzo do tego, że to jest użasno intimne. No. Być może właśnie z tego powodu, że ona jest bardzo, bardzo dla mnie. Tak, i to nie samo za mnie, nego i za moją obitelj, za moją mamę, za sestrę. Dla mojej rodziny, to chodzi o moją mamę, o moją siostrę. Kojima sam dao na čitanje rukopis prije nego je izašao. Które otrzymały książkę, to znaczy zanim książka wyszła, dałam im rukopis do oceny. I ono, da su rekla da je to preintimno i da ne žele ulaziti u to, vjerojatno ga ne bi nikad objavila. Aha, i gdyby one powiedziały, że to jest zbyt intymne, zbyt nasze i że nie chcą, żeby książka się pojawiła dla czytelników, to pewnie nigdy by nie wyszła. I tu si nekako paradoksologa, autorskom i to je moralno dosta upitno područje. Tu się pojawia taki paradoks autora i jest to kwestia dosyć moralnie problematyczna. Okej je eksploatirati svoje vlastito iskustvo. Nie jest problemem eksplorowanie własnego doświadczenia. Ale što je sa svim drugim ljudima oko sebe koje si opisao? Z pozostałymi osobami, które były częścią historii i które zostały opisane. Da bi ti izdao knjigu i bio pisac, jel? Tylko po to, żebyś ty swoją książkę opublikował i opisał. Odakle meni prawo? Skąd ja nie mam prawa tego? To jest ten problem. Moralny. Ale sam proces pisania, jako czytelnik, mam takie wrażenie, jest jednocześnie takim ćwiczeniem się w wyzwolaniu przed pewnym ciężarem. Wierzbał tą ryszawę tego ptercienia. A także właśnie
Powrotu do czegoś, co zostało wyparte, a co nie daje spokoju. Aż to zwraca i nadaje mi ja. Rzeczywiście, czy ta książka była trochę takim przedsięwzięciem paraterapeutycznym? Chciał sam do wody? Chciałbym na początku, żeby tak było tak naprawdę. Na kraju knjigi mnie uspiało postić... Čini mi se da knjiga ima emotivni udarac, ali nema katarzu. I na końcu jednak chyba nie udało mi się to do końca. To jest, mogę tak powiedzieć, że ona jest emocjonalnie bardzo mocna. Jest takim mocnym uderzeniem emocjonalnym, ale ma brak jej katarzy na końcu. I na neki način sam mislio da sam propustio priliku nakon 4 godine pisanja, da sam sebi dam to nekakvo olakšanje. Mi se vidavalo, že po 4 letach tyle za pisanje książki straciłem okazję, czy też nie wykorzystałem okazji, żeby samemu sobie to katarzis zapewnić. Ale sad nakon 8 godina, nakon što je knjiga stvarno prekrasno zaživjela u Hrvatskoj i nakon što je kazašna predstava lijepo zaživjela u Hrvatskoj, nakon što su ljudi počeli govoriti i javljaju mi se sa svojim iskustvima. Ale po 8 latach, po tej recepcji niebywałej zupełnie, jak mówiłem, że się książka miała w Chorwacji, a przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale też recepcji, jaką miała przedstawienie teatralne, po tym odbiorze czytelników, którzy piszą do mnie, piszą o swoich własnych doświadczeniach, które były podobne, albo które jakoś z nimi rezonują, w każdym razie książka z nimi rezonuje. Mnie i tak zadowolstwo, że sam można jakąś drogą dał prylku, do dożywi swoją katarzę. To przynajmniej to, co mnie cieszy, to, że jeżeli ja nie miałam tego katarzys, to przynajmniej zapewniłem je innym ludziom, czy też dałem im możliwość, żeby oni przeżyli swoje katarzys. Czyli okazuje się w takim razie, że wszystkie te ograniczenia języka, o których pisze Pan... Są to ograniczenia języka, o którym pisze Pan? W tym fragmencie, który przytoczyłem... Około Santitiro. Że one wywołują jednak jakąś przestrzeń wyzwolenia, czy uwolnienia. Tak, one impact, kreira jednak jakby prostor, swobodę za oswobodzie, nie? Mimo, że rzeczy nadal nie da się nazwać do końca. Brenda nie możemy se stwari nazwać i baš pod płynem. Odnosno, da. Heidegger by rekao, da većinu stvari nie możemy... Tak, Heidegger mówił w większości rzeczy. Ja sam dobrze rekao. Ja sam dobrze cytuję, ale mogę zaraz po tam. Myślę, że to był bardziej Wittgenstein. Wittgenstein. O tym jeszcze nie masz chory. Wiecie, to temat Maramszuty, to tak... O tym czemu, o czym nie mogę, bo sobie powinniśmy milczeć. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. A, Wittgenstein. Tak, Wittgenstein. To czemu jest reza. Ale ty się nie przejmuj. On jest lingwistą, przepraszam. Ja jestem lingwistą. Dobra. Da. Sad da htio citirati jednog drugog filozofa, ali ne znam je li to njegov citat, pa bolje da ne radi. Aha, teraz chciałem jeszcze rzucić jeszcze jeden cytat, ale pomyślałam sobie, że może to jednak nie jest ten autor, to już lepiej nie będę ryzykował. Po raz drugi tej samej wpadki. Ali mislim da su filozofija i poezija u najširem smislu tu da nam pomognu artikulirati naše neslobode i da nam pomognu artikulirati ono što nije artikulirano. Ale to, co jest tak trudno do wyartykułowania, albo to, czego się nie da wyartykułować, możemy tylko właściwie próbować robić przy pomocy z jednej strony filozofii, z drugiej poezji. One w tym najszerszym sensie tylko one mogą nam tutaj pomóc. Czy zważycie? Czy pan się z tym zgadza? Myślę, że ta książka, kiedy się czyta i odkrywa się w jakiś sposób rozwijanie tej opowieści ma służyć jednocześnie lepszemu poradzeniu sobie z naszym światem. Tiek pricze, by trzeba było tłumaczyć czytelu, jak by się złożyć ze swoim żywotem, ze swoim światem. Bardzo to uwidacznia. Bardzo uwidacznia to, że to jest rzeczywiście taki proces uwalniania. Rozorno pokazuje to za profesoraty o tym procesu osłabacia. Przyznam, że dawno już nie miałem takiego wrażenia, jakby literatura czy poezja dawały ten rodzaj... Ta poezja, odnosno kniżem do Temiere może... Swobody czy wolności. Dawa to swobodę, tu jak swobody.
niektóre pasaże tej książki, która oczywiście dbała, mimo bardzo tragicznego wydźwięku, mimo bardzo mocnych i trudnych obrazów, Pan jest jednak kimś, kto zaprasza do podróży w głąb bardzo mrocznej krainy. To właśnie pojawia się sporo takich momentów uwalniających. Zastanawiam się nawet na czym to polega. Czy to polega na pewnej oswobodzenia, takiego ogłaszania językowej lekkości. Wie tutaj mechanizm zakakuje, to jest tutaj jakaś języczna lakowcza. Po prostu pięknie samego języka, które... Lepoty samego języka, który... Które ma ten swój estetyczny wyraz i pozwala... Koi ma to jest to poczucie uwalniania, mimo tragicznej opowieści. Oswobodzenia, pojacza, bez obzira na tu tragiku, to jest zaprawdę władza. Czy może są jakieś inne ukrycia mechanizmy, których mi się nie udało? To są jakieś drugie, skryte mechanizmy, które ja nie znam, osobowo detektywa. No, nie ty ja. Ja też nie. Nie, to też mi się nie udało, ja nie wiem. To zupełnie serio. To, co się dogodzi tijekom pisania. To się po prostu zdarza podczas pisania. Meni od ovih 4 godine, 80% vremena mi je bila prilično veliki stres, jer sam mislio da nikad neću dovršiti. Przez te 4 lata, kiedy pisałam książkę, 80% tych 4 lat, czyli to by było 3 lata z jakimś haczykiem, to było moje wieczne poczucie, że tej książki nigdy nie skończę. Jer sam mislio da imam super priču, koju ću uništit svojim lošim pisanjem, odnosno svojim lošim jezikom. Świetną historię, którą rozwalę kiepskim językiem. Međutim, nešto mi je govorilo, moraš ostati uz tekst, prerađivati ga, gnječit ga, jel? Probat jezikom doći do onoga što si stvarno htio reći. Ale jakoś chyba intuicyjnie, po prostu jedyny sposób, jaki mogę sobie poradzić, to jest po prostu ciągła praca, ciągłe grzebanie w tym języku, w tej materii języka, bo tylko tak właściwie mogłem jakoś próbować dojść do tej historii, którą gdzieś tam w głowie miałem i którą chciałam tak naprawdę powiedzieć. I ona, kiedy to krenęło, za nich 20% był czysty użytek. I kiedy już odkryłem ten mechanizm, to jak to idzie, to te ostatnie 20% też była po prostu czysta przyjemność. A w tym trenutku czyni się, kao da ty, kao autor, više nie interwenirasz o tekst, nego sve ide kroz tebe i... Ale wtedy, kiedy to była ta końcówka, ten taki fantastyczny finał, to jest właściwie już tylko jesteś takim medium, tekstanka po prostu wypływa. Onda krenę, kao da ty neko diktira to, šta moraš promienić i jak to mora izgledać i... Jakby ktoś dyktował, to zmiennie, jak to musi wyglądać, to jakby to było jakby poza twoim wyborem. I to ista stvar była i ze sljedećim romanem, kojeg sam isto pisał 4 godine, ista stvar. 80% muke, 20% użitka. I dokładnie tak sama była ta sytuacja, się powtórzyła z tą kolejną powieścią. Też ją pisałam przez 3 lata i też proporcje są podobne. 80% męczarni i 20% czystej przyjemności. Jest taka opowieść jednego z polskich reżyserów, który opowiadał, że kiedy przygotowywał scenariusz, to bardzo szybko okazywało się, że postaci, które zostały na samym początku naszkicowane... Teraz Likowi Kojsu na początku, są już kompletnie samodzielne i to one dyktują do dalszego. Ale i one dyktują, że to się z tym odgadza. Zostają tylko konsekwencje, musi tylko pociągnąć dalej coś, co już nie jest. Samo wyjdzie on po styce i idź mi super. To jest to uczucie, że ta historia po prostu na pewno tak rozwija się sama i zmusza do kontynuowania. Pricia poczy nie sama rozwija tej. Samo sam zawiadam tom reżyserze, czyni się, że to niemu odmakrenęło od początku. Ale mogę tylko powiedzieć, że to strasznie zazdrosiłem temu reżyserowi, ponieważ ja miałem 80%, tak? Musiałem czekać, a ja na sam początku już wiedział, jak to wygląda. Polski reżyserzy są jako cienieni i poznani w Chorwacji. Polscy reżyserzy są swoją rolą, są bardzo cenieni i bardzo znani w Chorwacji. Poza tym Pawlikowski nowy. Oczywiście Paweł Pawlikowski, który, przepraszam, to ja dopowiem, był szefem tego międzynarodowego jury, głównego jury festiwalu w Puli. To jest taki narodowy festiwal filmowy, tak jak nasza Gdynia. I tam jest zresztą on powiedział, że właśnie tym się różni Gdynia od Puli, czy też Pula do Gdyni, że w Polsce koledzy sobie przyznają nagrody i to różnie bywa, tam jednak jest jury międzynarodowe i troszkę to jest bardziej obiektywne. To taka w trenie. Is she talking shit about me or... Yes.
Pozostaje mi w takim razie na zakończenie życzyć, samo, żeby kolejna opowieść, którą będzie Pan pisał, składała się z obroty promocji. Także samo mam pożałek, da sledeća knjiga, koju czytacie, da tej epistety, da proporcje muke, očaja i da... Taki czas musi kiedyś nadać. Sigurno će to vrijeme doći. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Thank you.